Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w takim podsumowaniu roku 2016 w połączeniu z porównaniem z rokiem 2015. Ogólnie nie było na mnie teraz na YouTubie jakiś prawie miesiąc czasu, za co was serdecznie przepraszam. Nie dałem rady, po prostu nie miałem czasu na to, aby cokolwiek w ogóle zrobić. No i tak to właśnie wyszło, no niestety. W tym odcinku oczywiście w tym filmie podsumujemy sobie wszystko, a jeżeli chodzi o to, co w 2016 roku, bo ten film się pokaże oczywiście dnia 31 grudnia, jesteśmy już po świętach, zaczynamy prawie że nowy rok, więc o co chodzi? Więc w komentarzu pod tym filmem oczywiście piszecie, co chcielibyście zobaczyć w 2017 roku na moim kanale. Oczywiście, czy kontynuować serię z Sora Light and Lunar Dark, więc to przede wszystkim, bo tutaj będziemy mieć z tym niektórej części się to podoba ta seria, niektórej się nie podoba, więc musimy to rozstrzygnąć, czy chcecie ją dalej ciągnąć. Jeżeli chodzi o Fire Red Project, naprawdę nie wiem, piszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, o co chodzi, że ten emulator do odtwarzania tych gier właśnie często mi wywala grę, albo po prostu mi laguje tak, że się w ogóle tego nie da nagrać, albo są te przecięcia ekranu, więc nie wiem, o co w tym chodzi. Jeżeli wiecie, to piszcie na dole w komentarzach. A my zabieramy się za podsumowanie i za porównanie z zeszłym rokiem. Więc zacznijmy od wyświetleń i czasu oglądania filmów. Więc zobaczmy tutaj, no 2015 rok, no to widzimy, zresztą odpuśćmy ten. 2016 rok, tu jest zdecydowaną robotę na tym kanale, zrobił kompilację śmierci Diego z Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. To był ogólnie tutaj ten film, który na kanale zrobił największą robotę. No ale jeżeli zobaczycie w statystykach i tak dobrze się przyjrzycie, to w każdej ze statystyk w porównaniu z 2015-16 rokiem jest jeden film. Jest to oczywiście film Pokémon Island, Judy, wybieram cię. Tak, ten film jest w tym i w poprzednim roku i zresztą w 2014 też jest najlepszy, bo to jest film, już ma już 2 lata na tym kanale. No i ogólnie on robi główną robotę w cały czas, bo jak widzicie, mimo tego, że ten film ma już 2 lata, i tak jest drugim najczęściej oglądanym filmem u mnie na kanale. Dalej robi największe wyświetlenia. No i macie tu oczywiście 5 filmów. W tym roku myślę, że tutaj chyba dosyć zróżnicowanie. Oczywiście Pokémony tutaj całkowicie zdominowały. Tam małe symulatory, tam się gdzieś przekazały, ale oczywiście 2015 rok to był zdecydowanie rok Pokémon Island. Tutaj mamy Pokémon Diamond, oczywiście kompilację śmierci, Pokémon Island dalej, Pokémon Fire Red Project, czyli jedna z lepszych serii, która zaczęła się, niestety się nie skończy. Pokémon Uranium, które też skończyliśmy, to był zresztą przedostatni odcinek. No i 5 ciekawostek o Pikachu Asha, które też bardzo fajnie wam zrobiły wyświetlenia na kanale, bardzo się wam spodobały. Więc to były wyświetlenia, teraz przejdźmy dalej, nie wiem co tutaj dalej mamy. Mamy tutaj dalej oczywiście lajki. No i to co oddajecie, czyli łapkujecie, jesteście aktywni. Jeżeli chodzi o 2015 rok, to się chyba tutaj dużo nie zmieniło. Zresztą tu mam chyba 6, a tu mam 5, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, a tu jest 5. No to tam troszeczkę se machnęłem się nawet, nie wiem ile to jest lajku pod symulatorami tymi. Chyba będzie pół na pół, albo będzie 11. Więc no. Podobne filmy, prawie że te same są chyba. No strasznie podobne te filmy, jeżeli chodzi o oceny pozytywne z 2015 roku, a wyświetlenia, a w 2016 no to oczywiście Pokémon Diamond. Po raz kolejny Pokémon Island, 5 ciekawostek, Pokémon Fire Red, no i tym razem nie Uranium, lecz 5 ciekawostek Obroku. No tutaj ładnie, tutaj Pokémon Fire Red Project tutaj robił naprawdę nieźle, 42 lajki i 0 ocen negatywnych, to jest niesamowite, ale nie wiem co się dzieje z tym emulatorem, po prostu nie mogę tego odpalić. Są duże lagi, no. Dobra, więc to było wasza aktywność pod filmami, która jest naprawdę niezła. Tutaj zresztą też w 2015 było 30 i 0 negatywnych, to jest naprawdę niesamowite. Jeden negatywny to też jest genialna sprawa. Co tak dużo negatywnych pod Pokémon Island, których już dawno nie ma, zresztą trudno się dziwić. Dalej przejdźmy, czyli komentarze te, które zostawiacie pod filmami. No i ten rok 2016 zdecydowanie, zresztą w każdej statystyce wygrywa w 2015 roku, rokiem. Przepraszam, jestem troszeczkę przeziębiony. No i co? No i tu mamy 2015 rok, to znowu Pokémon Island tutaj królowało. Czekajcie, czy tutaj... już myślałem, że nie ma Pokémon Island w komentarzach. Jednak mimo tego, że był 2 lata temu, dalej zostawiliście w tym roku 6 komentarzy pod tym odcinkiem, więc to jest niesamowite. Tutaj nawet w 2015 pojawił się najlepszy odcinek ever, czyli Don't Starve Together z Kaszą bodajże. To był jeden, jedyny film z tej gry, który nagraliśmy. Chyba tak. No i co? No i tutaj mamy jeszcze, co tu mamy?
Pięć ciekawostek o Pikachu, aż oczywiście na to robiło. Zrobiło komentarze najlepsze i pojechał on fire jak projectu. Tutaj dużo zadawaliście pytań, gdzie ściągnąć, skąd ściągnąć tę grę, żebym nagrywał dalej, żeby kiedy kolejny odcinek, to było naprawdę świetne. Zresztą pod każdym odcinkiem z innej gry pytaliście się, kiedy pokonał Fire Red Project. To są właśnie komentarze. No i to, co najważniejsze przede wszystkim, czyli subskrypcje. No i widzicie tutaj, mamy subskrypcje 2015, 2016. W 2015 roku było tych subskrypcji na kanał przybyło 89. To jest taka gwiazdka, ponieważ tam w dniach od 15 do 16 stycznia 2015 roku nie naliczało subskrypcji, nie, coś był mój kanał nieaktywny przez ten czas, żeby nie naliczało, więc to jest taka gwiazdka, że wtedy nie liczyło. Ale bo raczej nie zmieniłoby się nic. No i 2016 rok 228 subskrypcji. Do pozyskanych 297 i utraconych 69. A w 2015 roku 130 pozyskanych i 47 utraconych. Czyli tutaj mniej straciliśmy, ale tak samo mniej zyskaliśmy, więc w sumie wyszliśmy na podobny ten. Więc co można powiedzieć? Naprawdę ten rok był świetny na moim kanale. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam przekroczyć tę barierę 500 subskrypcji i lecimy dalej do 1000, oby tak się stało. Przypominam o tym, żebyście w komentarzach pisali to, co chcecie zobaczyć w 2017 roku na moim kanale. Oczywiście pisali też w tych sprawach, o których wam mówiłem, oczywiście tymi problemami związanymi z Pokémon Fire Red Project. Próbuję jeszcze to uratować. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale no, na obecną chwilę to będzie na tyle w tym filmie, więc życzę wam szczęśliwego nowego roku, aby wszystko się wam spełniło w nowym roku. No a w tym odcinku to będzie na tyle. Trzymajcie się.